Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami próbując. Chyba niestety. Witam wszystkim bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mortal Shell. Poczytałem sobie poradnik i uwaga, nawet nie wiecie, jak blisko byłem w tym odcinku znalezienia przejścia dalej. Jestem sam naprawdę aż zszokowany, że tego nie zauważyłem. Na pewno typa trafi. Ok, tam dalej iść nie będę. Dobra, czy ja chcę z nimi walczyć? W sumie nie, to nie. O, jak podchodzisz, to proszę bardzo, podchodź, podchodź. Tylko tak bardziej, żeby mi się to nie zaklinowało w ścianie. Dziękować. Nie wiem, po co jest takie czerwone zaświetlenie, kiedy go trafię i go łączę. To wygląda akurat trochę dziwnie, no ale... Come on, jak to go minęło? W razie W mam sporo tarów, więc będę mógł sobie dokupić trochę tych bełtów. Także 20 sztuk, jak dobiję 16 tysięcy. Tak troszkę w lewo jeszcze. Boże, ile jak w kolana tych trafię, tego tam zabijam. Jest przygięte, naprawdę. Dobra. Co tu zostawił? Przebłysk sobie. No, akurat ich nie potrzebuję. Wiesz, że na przebłysk nie da się kurde naprawdę kupować czegoś więcej. Przynajmniej, że że siostra nie ma więcej, jeśli chodzi o ten swój asortyment. O, come on, jeszcze żyje. Tutaj jest nic ciekawego. A, czekaj, tutaj coś było. Dobra, czy to się odnowiło? Nie, dobra, czy tego po prostu nie zabrałem w poprzednim odcinku. Jak tu byłem pierwszy raz. Dobra, mam 10 grzybów. Dobra, te żetony się przydadzą. 32 szczury. Dobra, dziabnijmy sobie jednego. Zresztą nie powiem, wolałbym się wyhilować akurat tym, nie? Wyhilować paradą, no ale niestety mam ten problem, że tutaj nie ma przeciwników, których mogę łatwo sparować. Znaczy, wróć, nie ma, w sumie to są, ale są nimi te duchy, tylko i wyłącznie. No chyba, że za drugą paradą dopiero dałoby się sparować tę czerwoną babkę. Która wedle poradnika też jest siostrą, to samo jak Genesa. Zobaczmy, no. Come on. No, psz, nie wierzę, akurat ten. O! Okej, okay, dobra. Jak da się od razu sparować. Czyli chyba zależnie od tego, jakiego ataku użyję, to inaczej to wygląda. No. Dobra. Ponownie balista zbiera dłoń. Nie wiem, jak wyceluję myszką, to oczywiście, że od razu jest lepiej. Dobra, to będę strzelał bumperem, celował myszką. To jest plus tego, że gram na kompie, nie? Ej, szczerze, jak ja bym temu tutaj obok trafił w łeb, to powinien dostać one shota z tego. Ten duch sobie lata, to tam powinien iść. Że ja tego nie znalazłem w poprzednim odcinku, to jestem naprawdę zdziwiony sam na siebie. Zdziwiony. Zdziwiony jestem, ale zły sam na siebie, bo byłem tak blisko znalezienia tego miejsca. Dobra, chodź, chodź. Atakuj, atakuj. Bądź mam apteczką. No. Myślę, że to jest siostra Genesa, nie, ale... Za blisko by chyba było, żeby... Za blisko.
Tak, za blisko poprzednio było, żeby się pomyliło. Ale kurde, ona z dystansu, no to naprawdę można ją pomylić. Bo ja jestem tak zrąbany i zrąbany. Jeszcze raz. Dobra. Tutaj na dół. Okej, to jest dalsza część tej wspinaczki. Dalsza część tych schodów, to powinien bardziej powiedzieć. Dobra, idziemy ze szczura, tak na wszelki wypadek. No jak spadnę, to tego utwardzenie i damage'a nie dostanę, ale... Znaczy, chyba że Ragdora będę miał, no to wtedy niestety, zginę. Ale wtedy same te, co strzelają, no to raczej nic mi takiego nie będzie. Tutaj, tu mamy... Mamy coś. To jest strzelczyni, więc nie będzie. Zastygły tar, spoko. Dwie. Dobra. Uno. Dos. O, wielki bełt, dziękuję. Odzyskałem jeden z... kilkunastu, które zużyłem. O, teleport. O. Co jest z drugiej strony? Chyba nic. Okej. Tu jak zeskoczę... to się cofnę. Dobra, czyli chyba do tego teleportu muszę iść. Chyba, że na górę? A, patrzcie, na górę też jest przejście. Dobra. Chociaż... Nie, wait, że to był chyba ten teleport, co go już odwiedziłem, tak mi się wydaje. A, pierwszy. Dobra. Najpierw strzelców. Dobra, dziadnę co szczura. Unikamy. Raz. Dwa. Dziękować. Okej, trochę tu typów jest. Widzę co najmniej czterech? Nie, łącznie jest pięciu chyba. Dwóch tu i trzech tam. Czterech tam, sorry, sześciu nawet. O, tu jeszcze jak idzie skubany z boku. Ten drugi, taki sam. Dobra, z nimi sobie poradzę w sposób w zwykłej walce, ale tych lepiej zdjąć. Dzięki balistowce. Ale pamiętam, że projekt lokacji naprawdę zajebisty. To wygląda jak, kurde, jakaś część takiego, wiecie, obracającego się pierścienia. Jeszcze nic nie powinien powiedzieć. Ten idzie dalej. Ten się cofa. No dobra. Jeden pewnie przebłysk upuścił. Dokładnie. Tu. Pismo, które zwiększa zdrowie przy parowaniu. Okej, możemy sobie dziabnąć w sumie, czy może nie. W sumie jak mam tyle tych monet rozmnożonych, no to aż szkoda też tego nie wykorzystać. Dalej, tutaj... przebłysk pogardy? Gdzie ja to zgarnąłem? O, chyba w tej pochodni, coś mi się wydaje. Pulsuje od razu. Intrygujące. Dobra, tutaj gorliwości też coś zgarnąłem, ale nie, ja chcę pismo euforii, tutaj więcej zdrowia, kiedy lepiej, kiedy to znam. O, super, jeszcze kolega ma tutaj znajomą. Żony dwa gala mnie walą, no nawet nie, więcej niż jedną. Dobra, padła. Co się stało teraz? Kolejny przebłysk, dwa nawet. Kolejny taki. Dobra, to szczura poproszę.
jednego grzyba, jeden żeton i oczywiście balista zupę. Ok, tak w miarę na niego. Yes. Dobra. Kolejny przebłysk. Szkoda, że tych przebłysków nie mogę konwertować jakoś na życie. To było naprawdę super. Okay, kolejny typiarz. Już ma agro na mnie niestety. Kurde, myślałem, że szybko. Au. Może zaś w głowę, że nie swojego ataku. Dobra. Czego żeś pilnował w takim razie, powiedz? Wielki bełt i brązowy dzwon. Okej. Okay. Akurat odzyskiwanie bełtów jest mi jak najbardziej na rękę. Grzyba sobie jeszcze mogę też dziabnąć. Teraz pytanie, gdzie kurde idę, nie? Bo raczej chyba nie do tej świątyni, do której mam faktycznie iść. Ducha akurat poproszę. Czy ja to się nie utwardzam w ogóle? Czy to jest darmowe leczenie się tam było? Dobra. No jest guzik, tylko jest teleport. Dobra, zobaczmy. O, idziemy niżej. Dobra. To oby to był skrót. Ty czy to jest? O ej, dobra, wiem gdzie jestem. To jest to miejsce, gdzie tu była ta przepaść. Były grzybki. Jestem pod song z napisem. Chyba. A nie, tu będzie siostra obok, co nie? Jap. Okej. Okay. Dobra, to ja jestem jak najbardziej zadowolony z takiego obrotu spraw. Dobra, czy ja chcę respić typu? Szczerze? Chyba nie, więc. Udamy się tam w sposób tradycyjny, czyli piechotą. Dobra, co ja mam przy sobie? Szczura, maskę i żeton oraz grzyba. Dobra, do jednego grzyba możemy jeszcze opędzlować. Tylko wypadałoby zdecydowanie sobie uzupełnić. Właśnie kolejnych duchów, więc... To przywraca zdrowie przy koszcie zdecydowania. Dobra, dziabnijmy to. Coś tam sobie życia przywrócić. Aha, okej, okay, dobra. Czyli jak nie ma zdecydowania, to w ogóle nie działa. Good to know. Dobra, pozostałości tary mogę zużyć. Chociaż trochę to głupota, jak będę, jeśli chciałem teraz na przykład wykorzystywać te, nie? Kod jeszcze się, kurde, tyguje. Tutaj maś. Dobra, to lepiej zostawię wszystko. Zawsze to dla Solomona. Czy ja chcę zmienić broń? Nie. Czy ja chcę użyć nektaru, żeby się wyleczyć? No, szczerze, trochę szkoda tego buffa, więc bym sobie to chyba odpuścił. Ale mogę wychlustać sobie bimberek, żeby mieć 3 razy poturynę zdecydowanie. I w razie kolejnych duchów, to będę miał darmowe leczenie. No, o ile oczywiście wyczuję dobrze paradę. A z tym, jak wiadomo, u mnie trochę ciężko. No bynajmniej jakoś w tej grze. Nie wiem czemu, ale nawet już się nauczyłem w Soulsach lepiej wykorzystywać parady, niżeli w na przykład w Mortal Shellu, nie? Chociaż może to przez to, że to jest takie nie, że to nie jest jakby tarcza i to nie jest ten sam ruch, więc wiecie, ciężej jest mi to wyczuć. Bo on tu, żeby zrobić paradę, to jeszcze musi odpowiednio szybko sięgnąć do tej, po tę pieczęć i ją wystawić. Może dlatego ciężej jest mi wyczuć moment, kiedy mam to wykorzystać. Dobra, kolega się obraca, tak podejdę tak ciup bliżej. A proszę, mam koleżankę. O, ona jeszcze do mnie podchodzi, jak miło. Chciał podchodzić.
pożegnam, kolego. Oj, patrzcie, jak wielki jest ten bełt, nie? To ma być bełt, nie? To wygląda jak ujebany czubek lancy. No i to nazywają bełtem. Dwóch typów, bez agro, no to kimże ja jestem, aby wam to agro dać, no, panowie. Mając, jeszcze tylko miałem w zasięgu, że będę tak idealnie między nogi trafił. Ale na szczęście nie. Boli mnie tylko jedna rzecz, mianowicie, że te bełty są takie drogie, nie? W sensie, gdybym ja sobie ich nie nakupywał tyle, no to ja już bym był teraz w dupie, bo już bym się dawno skończyły. O, kolejny teleport. Dobra. Okej, nie widzę nikogo, więc zobaczmy, dokąd mnie ten teleport przeniesie. Tu niżej się chowa. O, patrz, jest jakieś zejście. Zobaczmy. Coś tu jest ciekawego? Nie, najwyżej powrót. W sumie powrót? Ciężko mi poznać, czy to jest ta lokacja, już w której byłem. Oj, nie, chyba nie. Nawet nie jestem wiedział, czy powinienem tam zaskakiwać, więc może dla pewności tego lepiej nie zrobię. Bo ostatnie co chcę, to dać się teraz zabić, jak idiota. A jak wiadomo, jestem do tego zdolny. Dobra. Grzybek i szczurek na regenerację. Let's go. Dobra, gdzie jestem teraz? Kolejny przebłysk. Ej, czy to jest? Nie, dobra, myślałem, że to jest to, co widziałem wcześniej właśnie. Ale nie, to jest coś totalnie innego. Tutaj... A, jest kolejny, patrzcie. Dobra, i to mnie przeniesie. A, i to jest teleport chyba... Tak, obok tego skrótu. Okej, okay, o, tutaj coś wygominąłem. Kolejny przebłysk mądrości. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, teraz jesteśmy chyba nad siostrą? Tak, 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 tak. To jest dokładnie nad siostrą. Więc dobra, co się kryje dalej? Poza pewnie oczywiście kolejnymi przeciwnikami. O, a nie, tutaj wróciłem, dobra. Ej, ale to bynajmniej mam spoko skróty, nie? O, ej, ty, właśnie, a propos skrótu. Jak ja mam, kurde, ten skrót przywołać na dół w takim razie, bo tam nie widziałem żadnej dźwigni ani nic takiego. Trochę zastanawiające. Okej, dwie takie. Jedna strzelająca i tam jeszcze dalej typiarze. No, ale skoro mnie nie widzą, no to... Tyćkę jeszcze w lewo. Dobra. To się bawił. Padam, jak mam myszkę obok. Okej, okay, powinno być wystarczająco zasięgu. No ładnie, po kolankach dostała, ale najważniejsze, że zginęła. Teraz te dwie panie tutaj. O Jezu, idealnie w kostkę dostała. Ała. To mnie ciekawi, kurde, dlaczego, z czego są te bełty? Że one, że każdy, kto ten dostanie, po pierwsze ginie na raz, a dwa jest ten. Tak jakby eksploduje w trafieniu. Ale wiecie, co jest fajne? Że pomimo, iż jestem w powłoce Eredrima i zabijam jako on, to te zabójstwa z balista z nie liczą się do tego buffa, co widać właśnie pod tym. Co widać pod tym moim paskiem Resolva. Okej,
Dobra. Się bałem, że kurde polecę w przepaść, ale na szczęście nie. O, duchowy kamerton, jak miło. No tak, no ten upadek nie skończyłby się. Niestety, znaczy użycie tego skamienienia w trakcie tego lotu by tylko go przyspieszyło, ale na pewno by go nie złagodziło. Kurde, czemu ten trigger czasami nie siada? Czy trigger, bam! Czasami nie siada. O, jak go porwało ze sobą jeszcze! Dobrze, że balista zwykle nie ma jakiejś swojej ścieżki rozwoju w tej, czy w u siostry, że mógł na przykład właśnie to przeładowanie na przykład skrócić. Bo ono się strasznie długo się przeładowuje. Więc to właśnie lepiej jest z dystansu kogoś tym. Z dystansu. Wiadomo, to jest broń dystansowa, więc to lepiej też z dystansu. Ale o kurde, to jest kolejne. Ale chodzi mi o to, że ten. Że lepiej jest kogoś. Nie mieć agro, jeśli chce się tego użyć. Bo się nie da, że tym wolno. A co to skąd? Że wolno tym celuje, to jeszcze strasznie wolno jest przeładowanie. To jest taka moja drobna bolączka do tej broni, nie? O, patrzcie, on może mnie wybić z tego. No ej, no już prawie wcisnąłem, kurde. I poleciało! Po męsku w plecy dostanie. Jezu, ale wyobraźcie sobie, że ostatnie chwile w waszym życiu to jest właśnie wyczucie w plecach. Jakiś ułamek sekundy czujecie, że macie w plecach coś, czego nie powinno tam definitywnie być. O czym lecicie gdzieś? Okej, zajebiste leczenie dostałem od ciebie, panie Jaszku. Cofam się troszkę. Go sprowokował drugiego takiego uderzenia. No dawaj, takie ładowane jeszcze raz. Zobacz. No i proszę bardzo, inteligentne używanie przedmiotów. Kolejna torba taru. Da mnie spoko. Coś tam dalej się kryje? No coś tam jest. Coś tam jest. No nie. Ej, nie, no nie gadaj. No come on, może i spadłem w takie durne miejsce. Spadłem. Zlazłem w takie debilne miejsce. Tu nie ma co. Zajebiście. Dobra. Mam nadzieję, że ten tepek nie zrespi wrogów, nie? Ciemny gra, proszę. Są tu. Okej, nie ma tego typa z tej strony. Jest okej. Czyli to nie respi wrogów. Czyli mnie jest to teraz jak najbardziej na rękę. Tylko właśnie, jak ja mam przywołać, kurde, te windę? A, tu jest pewnie dźwignia, co nie? W tej pochodni? Dokładnie. Uwaga, skoro tu jest dźwignia, gdzie ona jest w ogóle widoczna? Takie moje pytanie. Fajne jest też to, że ta wina długo nie jedzie, więc nie muszę jej samemu odsyłać, ale spróbujmy może. Jest! Dobra, starzyłem. Lecimy dalej. No i dobra, kontynuujmy naszą przeprawę przez to miejsce. Dobra, jadę sobie grzybka. Czy
czumby, nie? Dobra, teraz możemy przejść tędy w sumie. O! Dobra, to raczej nie jest człowiek ani... czy człowiek. Nie jest to istota żywa. Może tak to powiem. Ale... ciekawe, ciekawa ta... ta rzeźba. Dobra, jednego szczura jeszcze. Okej, też mnie do full wyleczy. Tak, I think. No, prawie, ale... nie będę teraz używał więcej grzybów ani tych, bo to będzie tylko marnotrawstwo, ale jeden śmiertelny żeton mogę sobie wykorzystać. What the hell? Jak to ma działać, przepraszam bardzo? Czy to jest jakieś odwrócenie grawitacji? Jakim cudem ja bym miał tam chodzić? Zakładając, że tam w ogóle dojdę, nie? I nie jest to jedna wielka pułapka. Ty, bo wiecie, ja sobie użyję tego, bo nagle i widzisz tylko... no napis, nie? Bo nie powiem, że szary ekran. Bo to nie... kwas hartujący, lubię to. Bo to nie Liga Legend. Okej, 27 minut. Już minęło. Ile przeeksplorowałem tej lokacji? No, myślę, że... dość dużo jej część już, nie? Ale patrzcie, kurde, ten tron to, wbrew to jest chyba najdłuższa lokacja w grze. Czy chciałem powiedzieć wbrew pozorom? Dobre pytanie. W sumie jedyna taka lokacja w miarę krótka to był właśnie ten... to była ta świątynia ognia, nie? Te całe katakumby i tak dalej, to były w miarę długie. Dobra, uderz. Dziękuję za leczenie. Idziemy sobie kolejny żeton tak od razu. Już na przyszłość. Tutaj... a, tej grzyba zebrałem. Nawet nie zauważyłem. Okej. Okay. Tutaj dalej mamy chyba strzelca. Tak, tutaj strzelec, tutaj ta, co zwykła... ta, co mnie bije po prostu. Przecież mnie nie potrafi się wysłowić. Nie, no poważnie, no, ta buława na plus 5 powinna ją one-shotować, jak dla mnie. Zwłaszcza przy takim buffie, jakie mam do tych obrażeń. Dobra, aż to muszę sprawdzić. Ja mogę tutaj zobaczyć umiejętności danej powłoki? Mogę, dobra. Gdzie to było? Stwardnienie, wytrącenie. Bo jest to. W ogóle ja tego ani razu nie wykorzystałem jeszcze. Raz to kurde dla testu użyłem i ani razu. Zapomniałem totalnie tej zdolności. Dobra, dodatkowe obrażenia. Częstsze chwianie. Maksymalne zdrowie się zwiększa. O, właśnie tu. Zyskuje ładunek egzekucji po zabiciu wroga. Każdy ładunek zwiększa bazowe obrażenia ataku. Ładunki przypadają po oddzieleniu się. No dobra. Ale rozumiem, to jest ile? Plus jeden? Czy plus jeden punkt, czy plus 1%? Bo jak plus 1%, to oni powinni być nam tam już one-shotowani. Obrażam przez 5. Dobra, to jest coś innego. I oparcie się próby powalenia. No, to się też zdarza, choć no, bardzo rzadko. Więc to jest dobrze określone tym słowem, że sporadycznie może się oprzeć próbie powalenia. Dobra, tutaj... kolejny to portal, kurde, tam gdzieś postawiony. A tu kolejny. Dobra, nie, nie ma bata, że to jest do użytku, to jest tylko po prostu w tyle, żeby było. Albo to kiedyś było częścią tego, po czym ja chodzę, tylko już się trochę... popsuło. Oho, proszę, widzicie te czachy tam z tyłu? To już chyba idziemy powoli w kierunku tej całej świątyni. Wiecie, tej głównej świątyni, nie? Gdzie jest do zabicia boss. I gdzie powinna być też siostra Genessa, co mi jest jak najbardziej na rękę. Archiwum zmian.
Ciekawe. Dobra, ostatnie co chcę, to dać się zabić, więc muszę uważać, by ktoś nie wyskoczył zza winkla. Boże, ja się nie zdupił w przepaść, jak skończony idiota, do tego też niestety jestem zdolny. Kolejny grzybek, spoko. Tutaj nic. Nic. Że tu nic mogę wyczytać z tego, nie? To jest masz zdziwiony. Rozumiem, że każda taka płytka to jest jakaś wiadomość, nie? Chyba, że jest dla nas na tyle nieistotna, dlatego jej nie czytamy, nie? Ooo! Okej, da się przejść jakoś. Czyżby tędy? Yeah! O, nawet jest płytka kolejna. Maś staru. I napis. Pająk ostrożnie wspina się po mokrym źdźble trawy. Męki przejścia oświetlają drogę nowymi perspektywami tym, którzy są otwarci. Żądło przebija ciało niekochanego pszczelarza, żyła pęcznieje i się zwęża. Spokój nie niesie ze sobą nic poza nadzieją na uniknięcie dalszego bólu. Zajebiście, nic z tego nie zrozumiałem. O, tepek. Kurde, czy ja chcę... Dobra, nie, nie. Do tego za chwilę wrócę, ale jeśli jest tu gdzieś siostra, to ja chcę najpierw do niej zagadać, żeby już mieć tutaj checkpoint. Bo ostatnie co chcę, to kurde lecieć tu z buta jeszcze raz. Dobra, jest tu gdzieś siostra? Mo o jest i to duża. Hello. Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation, even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Dobra, mogę tak z nią pogadać. W sumie chyba to jest wymagane, aby właśnie mieć checkpoint u niej. Ale na szczęście nie jest wymagane, aby móc się do niej teleportować. Tak myślę bynajmniej. No ale nieważne, mam do niej odblokowane dalsze przejście i to jest najważniejsze. Znaczy dalsze. Powrót dzięki masce i to jest najważniejsze. Więc teraz możemy minąć się tutaj z tymi cegłówkami i użyć tego, nie powiem, dość sprytnie schowanego portalu. Zobaczmy, gdzie mnie to przeniesie. Okej, stamtąd tutaj. Dobra, i co tu jest? Upiorna kadzielnica! Proszę! Czyli kolejny atak do młotka i dłuta. Ale patrzcie, to jest tyle! Nic więcej! Czyli to jest tylko schowanie przedmiotu. Okej, jeśli dobrze pamiętam, bo nie ukrywam, trochę Wikipedię poczytałem o tej grze, żeby... Czy Wikipedię, fandom właściwie, nie Wikipedię. Żeby poszukać tych kolejnych możliwości do wzmocnienia leczenia. I tam gdzieś było napisane, że gdzieś w pobliżu właśnie tego miejsca jest ten. Jest kolejna z tych ofiar dla pieczęci na wzmocnienie leczenia, więc... sobie poszukał, nie? Ok, tutaj nie mogę nigdzie wejść. Niestety. O, czekaj, chyba... Nie, dobra, mogę wejść, ale to nic nie daje. Tutaj coś? O, czekaj... O, dobra, kolejny napis, no ale i tak warto poczytać, myślę. Tylko to dopiero z drugiej strony. To jest tutaj. Okej, okay. Czyli ktoś chyba nie do końca z pełna rozumu to napisał. Jak mi się wydaje. O, tu kolejny. Okej, okay, też ci wiele mi powie. Tutaj... żadnego nie przeczytam niestety. A tu już jest boss fight. Nie wiem, jakbym mógł, ten se to z chęcią jeszcze opóźnił i znalazł te wzmocnienia leczenia, no bo tego nigdy wiele. Tutaj MCV. Hmm.
Okej, jeśli by to przełożyć na rzymskie cyfry, to by wyszło 1105, jeśli się nie mylę. Ale nadal mi to nic nie mówi. A nie no, obleciałem to już chyba w całości. Nie, nie widzę nigdzie tej... tego upgrade'u. Dobra, to wiecie co? Jest dopiero 36 minut, ale ja tam sobie tych upgrade'ów poszukam. Dobra, zakończymy w tym momencie ten odcinek. I tak, w kolejnym zawalczymy z bossem. Być może na maksymalnych upgrade'ach. Pokażę wam też upgrade tej... tego dłuta, ale mówię, to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym i być może w ostatnim odcinku zagrajmy w Mortal Shell. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!